Hej, ja nazywam się Alicja i dzisiaj opowiem Wam o filmie Trendowata. Ale zanim do tego przejdziemy, to chciałabym Wam poradzić zrobienie sobie herbatki, kawusi, czegoś do jedzenia, bo dzisiejszy filmik może być dosyć długi. Także na spokojnie, nie śpieszymy się, zróbcie sobie coś do picia i zaczynamy. Tak, dzisiaj chciałabym opowiedzieć Wam o filmie Trendowata w reżyserii Jerzego Hoffmana. No i Jerzego Hoffmana myślę, że bardzo dobrze już znacie, bo jest to reżyser m.in. takich filmów jak Znacho, Potop, Ogniem i Mieczem, Pan Wołodyjowski. No i Trendowata to był ważny film dla niego, ponieważ jakby to ująć, z tego co czytałam w wywiadach, to Hoffman... Jego marzeniem było nakręcenie trylogii. No tylko po tej trylogii to troszeczkę się sprawy pokomplikowały w taki sposób, że on troszeczkę chciał pokazać swój warsztat, to, że potrafi kręcić też inne filmy i dlatego postanowił nakręcić romans. I w tym celu wybrał właśnie Trendowatą, która jest bardzo wdzięczną historią do pokazania na ekranie. Po sukcesie Potopu, nominacja do Oscara, nagrody, zrozumiałem, że krytyka teraz będzie ode mnie żądała, abym skakał coraz wyżej, będzie mi stawiała poprzeczki, przez które ja muszę skakać. A ja lubię skakać, jeśli chcę, ale nie jak muszę. I pomyślałem sobie, trzeba zrobić film, który mnie całkowicie od potopu odgrodzi. Film, który będzie musiał się stać skandalem w oczach bardzo wielu krytyków. I wymyśliłem sobie Trendowato. Film Jerzego Hoffmana jest oparty na książkach Heleny Mniszkówny o tym samym tytule, czyli Trendowata, powieść dwutomowa. I bardzo wiele osób mówi o fenomenie Trendowatej, dlatego że jest to książka uwielbiana przez rzesze czytelników, głównie czytelniczek, ale to też nie do końca jest podobne, prawda? I z samą powieścią jest pewien problem. To znaczy może nie problem, ale książka powstała 100 lat temu i od razu zyskała rzeszę swoich fanów. Ludzie zaczytywali się w tej książce do tego stopnia, że Trendowata zwróciła uwagę krytyków. No i w momencie, gdy krytycy zaczęli zaczytywać się w Trendowatej, to powstało bardzo dużo ironicznych i niepochlebnych recenzji. No i dlaczego? Takie główne zarzuty kierowane w stronę powieści Heleny Mniszkówny to jest grafomaństwo, kicz, infantylność, egzaltowany język, aż tak niepotrzebnie, pełen różnych zdobników, przerost formy nad treścią. No i generalnie te recenzje przede wszystkim skupiają się na języku. I tu muszę przyznać krytykom troszeczkę racji, dlatego że no powieść Mniszkówny rzeczywiście jest pisana dosyć specyficznym językiem i myślę, że nie do każdego może to trafić. Sama przyznam, że nie doczytałam nigdy książek do końca, bo no przeczytam Wam próbkę, to może też troszeczkę zrozumiecie. Jestem oczywiście trochę wredna, bo wybrałam taki najbardziej reprezentatywny dla zarzutów krytyków fragment, także musicie mi wybaczyć, ja się lubię czepiać. Wyróżniała się hrabina Winzenbergowa w symbolicznym ubiorze burzy. Fantastyczną, perłowo-szafirową materię ciężkiej, powłóczystej sukni ozdabiały pęki z gazy w odcieniach kłębiących się chmur, więc brudno-złote, ciemno-fioletowe, niebieskawe i szaro-białe. Wszystkie łączyły się ze sobą bardzo harmonijnie. Na gazowych chmurach złociły się ogniste zygzaki piorunów ze złotych blaszek. Błyskawice udawały wszywane w gazę kawałki materii, usiane drobniutkimi brylantami. Taki sam sznur roziskrzony, ale z wielkich brylantów otaczał szyję. Ramiona owijały złote węże z kamieniami. Od krótkich rękawów spływał bujny, roztargany pęk traw, tak lekkich, że od ruchu ramion wiewał nieustannie, jakby szarpany wichrem.
wiecie, o co chodzi, nie? No nie każdy lubi czytać książki pisane właśnie takim językiem pełnym ozdobników i no ja nie lubię, ale no to, że ja nie lubię, nie oznacza, że wam się nie będzie podobać. No tak jak mówiłam, wybrałam tutaj taki fragment, no wrednie, taki najbardziej rzeczywiście zabawny moim zdaniem. No nie wiem, polecam zajrzeć, a może się okaże, że wam się spodoba, a ja się po prostu czepiam, nie? I wiecie, zabawne w tym fenomenie trendowatej jest to, że jest cały czas taki spór krytyków i nie tylko krytyków i czytelników. I wygląda to w ten sposób, że no wiecie, ta książka powstała 100 lat temu. To nie jest tak, że ona co roku jest najbardziej poczytną książką. Tylko to też wynika z takich wzajemnych relacji między właśnie krytykami a czytelnikami. Bo co jakiś czas ta książka powraca znowu, bo albo krytycy się nią zainteresowali i znowu coś o niej napisali i w tym momencie ludzie, którzy nie słyszeli wcześniej o tej książce, po nią sięgają i na przykład nagle się zachwycają i kompletnie nie zgadzają się z tym, co mówią krytycy. Zdarza się też tak, że to czytelnicy znowu dużo piszą na temat tej książki i się nią zachwycają i wtedy znowu krytycy zaglądają i krytykują. I tak, tak to życie się właśnie toczy, że tak naprawdę popularność tej książki, tą popularność zawdzięcza ta książka przede wszystkim właśnie reakcjom czytelników, tak? Że o niej jest tak naprawdę co jakiś czas głośno i co jakiś czas znowu staje się hitem. Wiem, że powstała również parodia tej książki. Ja jej nie czytałam. Wiem, że jest to książka Na ustach grzechu Magdaleny Samozwaniec. Także no gdybyście chcieli się tak bardziej pośmiać z języka, z książki, to myślę, że taka parodia byłaby ciekawa do przeczytania. No i tak, opowiedziałam wam już troszeczkę o książce. No książka się stała absolutnym hitem, czy tego chcemy, czy nie. Czy się z tym zgadzamy, czy nie. Taka jest prawda. I każda ekranizacja powieści również stawała się od razu absolutnym hitem. I twórcy filmów o trendowatej również starali się, żeby to były produkcje na bardzo wysokim poziomie. Zatrudniano bardzo znanych aktorów do głównych ról. I na przykład jeżeli chodzi o rolę głównej bohaterki Stefci, były to kolejno Jadwiga Smosarska, Elżbieta Braszczewska i Elżbieta Starostecka. No i oczywiście dzisiaj skupimy się na kreacji, jaką stworzyła do roli Stefci Elżbieta Starostecka. Co ciekawe, główna bohaterka powieści ma złote włosy. Przynajmniej z tego, co ja sobie zdążyłam doczytać w tej książce, ona była złotowłosa. Natomiast każda aktorka obsadzana do roli Stefci jest brunetką. Myślę, że to jest ciekawe i no myślę, że to pasuje do tych bohaterek. Na obronę autorki powiem tak. Wydaje mi się, że Helena Mniszkówna chciała tym językiem stworzyć po prostu taki dodatkowy wymiar powieści, taką bajkowość. Stworzyć taki kontrast między tym, co się w książce dzieje, a tym, w jaki sposób jest napisana. I ja myślę, że to był fajny cel, tylko to nie do końca wyszło w książce. Natomiast jeżeli widzimy tam historię na ekranie, to już wygląda zupełnie inaczej. O czym więc jest trendowata? Tutaj mogłabym udzielić bardzo wielu odpowiedzi i myślę, że też każdy z was mógłby powiedzieć, że ten film jest o czymś innym. Oczywiście pierwsze, co nam przychodzi na myśl, o miłości. Ale możemy też powiedzieć, że jest to historia o wykluczeniu, o społeczeństwie, o tym, że życie to nie jest bajka, bo widać w trendowatej takie elementy właśnie bajkowości, baśniowości, tylko skonfrontowane z rzeczywistością, tak? Z brutalną rzeczywistością i tym, jakby to naprawdę mogło wyglądać. No nie ma tutaj za bardzo happy endów. Główna bohaterka Stefania Rudecka jest ubogą nauczycielką, no i ona zaczyna uczyć na takim dworku dziewczynkę. Dziewczynkę, która okazuje się później kuzynką Waldemara. No i Waldemar to będzie właśnie ten nasz książę na białym koniu.
Pan na sceniu. Dzień dobry pani. Co pani tu robi tak rano? Jak to zwykle w historiach miłosnych bywa, Waldek i Stefcia na początku się nie znoszą, bardzo się nie lubią i nie chcą w ogóle ze sobą czasu przebywać, strasznie się nawzajem irytują, rzucają sobie jakieś komentarze sarkastyczne i to się zaczyna powoli rodzić w takie głębsze, bardziej romantyczne uczucie. No i jak to też często bywa w historiach miłosnych, największą przeszkodą na drodze do wspaniałego związku stoi kto? Rodzina. Ale nie byle jaka rodzina, dlatego że Waldemar pochodzi z takiej rodziny bardzo wysoko ustawionej, baronowie, arystokracja i generalnie tak jest przyjęte w ich środowisku, że no jeżeli już się z kimś hajtamy, to hajtamy się z osobami też z wyższych sfer, żeby zachować majątek, żeby zachować różne przywileje. Moim zdaniem dużą zaletą tego filmu jest to, że nie wszystko jest nam powiedziane wprost. To znaczy, uczucie między Stefanią a Waldemarem widzimy tak naprawdę głównie poprzez spojrzenia i drobne gesty. Tak samo, kiedy mamy sceny z rodziną Waldemara, która widzi na przykład tańczącą razem parę, tak, ich ukochanego Waldemara i jakiejś ubogiej nauczycielki, to w tym momencie też widzimy grę spojrzeń i to jest w tym filmie absolutnie przecudowne i niesamowite. To jak mamy zbliżenia na twarzy aktorów i to co mówią ich spojrzenia, no dla mnie to jest naprawdę największa zaleta tego filmu i ja dlatego tą ekranizację najbardziej lubię. Co do Elżbiety Starosteckiej, to ona w tym filmie jest absolutnie przepiękna. Ona w tym filmie wygląda tak cudownie. Jest kadrowana bardzo często z przyrodą, z jakimiś kwiatami. Ona ma po prostu niesamowite oczy w tym filmie. I kreacje, które ma na sobie, są też absolutnie przecudowne. Jest na przykład przecudowna, naprawdę chyba najlepsza scena w tym filmie, gdzie jest urządzona taka impreza w ogródku. No i podczas tej imprezy właśnie Waldemar decyduje się na to, żeby Stefanię też zaprosić na ten bal. Wszyscy są w ogóle oburzeni, że jak to tak, jakaś guwernantka tutaj, wszyscy z wyższych sfer i tu jakaś guwernantka sobie po prostu przychodzi, jakby była nie wiadomo kim. I wszyscy są oburzeni absolutnie. I, no i na przykład Elżbieta Starostecka mówi o tym, że ona do tej konkretnej sceny miała przecudowną, wspaniałą, balową suknię. I ona zdecydowała się w tej sukni nie zagrać, tylko zamieniła się z inną aktorką sukienkami, bo ona powiedziała, że zaraz, ja w tej scenie jestem jeszcze kopciuszkiem. Przecież ja nie mogę w takiej pięknej sukni wystąpić, bo ja tak naprawdę dopiero w tym momencie będę z tego kopciuszka się zmieniać. No i zamienili w tym momencie sukienki do tej sceny na taką skromniejszą i dochodzi do skandalu na tej imprezie, albowiem Waldemar zaprasza do tańca Stefcię. Ale zanim zaprasza do tańca tą Stefcię, no to pokazuje się nam pewien dodatkowy kontekst. Otóż, postać grana przez Annę Dymną. Annę Dymną myślę, że doskonale znacie na przykład z roli Marysi w Znachorze. Ona bardzo chce być narzeczoną Waldemara i ona też jest z wyższych sfer, ona też robi na tej imprezie wszystko, żeby on zwrócił na nią uwagę i pięknie wygląda i go tak zagaduje i tutaj jakiś flirt. Ta scena wygląda mniej więcej tak, że on jej daje do zrozumienia, że fajnie, ładna jesteś, super, dobra i ona jest przekonana, że on ją zaprosi do tańca i babcia od Waldemara mówi mu w pewnym momencie, no to zaczynamy tańce, to zaproś do tańca. I w tym momencie ta biedna Anna Dymna już wstaje, taka pewna siebie, uśmiechnięta, a w tym momencie Waldemar wyciąga dłoń do Stefci. Scena nakręcona genialnie i tutaj każdy gest, każde słowo, każdy kadr jest ważny. I
co ważne też jeszcze w tej scenie, to muzyka. Muzykę do Trędowatej komponował Wojciech Kila, był to artysta światowego formatu. Wojciech Kila komponował muzykę oczywiście do wielu polskich produkcji, ale też do wielu zagranicznych. Między innymi do Drakuli od Francisa Forda Coppoli, między innymi do Dziewiątych Wrót od Romana Polańskiego. Także warte uwagi w filmie Trędowata są również lokacje, niesamowite lokacje. Kręcono to wszystko w takich wielu zabytkowych lokacjach Polski, między innymi w pałacu w Łańcucie. To są właśnie jakieś pałace, jakieś dworki i to po prostu wygląda też przecudnie. Film był realizowany w Łańcucie i w Książu. Trzeba powiedzieć, że wielkim walorem filmu były zdjęcia pałacu, właśnie pałacu w Łańcucie, tych nieprawdopodobnych zupełnie ogrodów, fontan, wnętrz, to po prostu tego całego bajkowego świata, kompletnie różnego od naszej codzienności. Także może troszeczkę teraz podsumuję. Dlaczego warto obejrzeć Trędowatą? Po pierwsze, historia, w którą każdy z nas może się w jakiś sposób wczuć. Dlatego, że postać Stefanii jest wyjątkowa pod wieloma względami, bo tu nie chodzi tylko o to, że ona jest kobietą z jakichś niższych sfer, tak? To jest dla mnie przede wszystkim film o wykluczeniu. I tą samą historię moglibyśmy odnieść do współczesnych czasów i zmienić tej bohaterce, nie wiem, kolor skóry, zmienić tej bohaterce orientację i osadzić tą historię we współczesnych czasach, tylko z troszeczkę inną problematyką i to będzie tak samo wzruszające i poruszające na wskroś. Mamy fenomenalną obsadę. Mamy wybitną muzykę skomponowaną przez Wojciecha Kilara. Swoją drogą, w ramach ciekawostki, walc, który słyszymy w Trędowatej, podobno był też bardzo często muzyką na ślubach w Polsce, co jest dosyć ciekawe, bo jak usłyszycie ten utwór, to on jest bardzo niepokojący i w kontekście, w jakim on znalazł się w Trędowatej, momenty, kiedy słyszymy tego walca w Trędowatej, one też są takie, powiedziałabym, że niezbyt pasują do wesela, czyli do najszczęśliwszej chwili w naszym życiu. Może tak to ujmę w ten sposób. Mamy genialną historię, genialną obsadę, genialną muzykę. Świetną grę aktorską, bo tak jak wam mówiłam, to co lubię w Trędowatej najbardziej, to ta gra spojrzeń, gestami. Mamy wspaniałe lokacje, mamy niesamowite kostiumy. Mogę wam też powiedzieć w ten sposób. Ja słyszałam, że Trędowata i powieści, i filmy to są głównie dla bab. Ja się z tym nie zgadzam, bo w ostatnim czasie troszeczkę zmusiłam, co prawda, mojego chłopaka do obejrzenia tego filmu. Ale jak go już zmusiłam, to ten film mu się bardzo spodobał. I to, co mojemu chłopakowi podobało się też w tym filmie, to postawa Waldemara. No cóż, będzie mi ciężko i trudno, jeżeli małżeństwo moje zostanie pozbawione twego, babciu, i twego, dziadku, błogosławieństwa. Ale ożenię się z panną Rudecką, wbrew uświęconej tradycji mojego rodu. No i tak, jak wspominałam wcześniej, troszeczkę tutaj nawiązania do Kopciuszka mamy. Mamy nawiązania do wielu takich historii, gdzie jest księżniczka, książę na białym koniu. Obejrzyjcie, dajcie znać, możemy się razem pośmiać, możemy się razem pozachwycać. No i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Hej! A gdyby ktoś chciał wiedzieć, co się dzieje dalej, to jest kontynuacja. Mniszkówna napisała jeszcze Ordynata Michorowskiego. I tam się dowiadujemy, co z bohaterami dalej.